i znajdujemy się na stacji opustoszałej w Stegnach. Jest bardziej zarośnięta ta stacja niż Bemowiznie chyba. Ale dobrze, zacznijmy od prezentacji. Stacja posiada tylko jeden peron. Tam macie ten cejasz, który nagrywam dla was. Proszę. Tutaj jeszcze... Gdzieś tutaj mieliście... O, tutaj macie rozkład jazdy. Proszę. Proszę, proszę. Stegny. Uwaga, nowy rozkład pociągów. Nie, już za małe litery i są... Już jest ten znak bardzo pobrudzony. No, szkoda, że nic tu nie jeździ. Linia kolejowa to jest numer 204. To macie pisać, mówiłem już, i znajduje się on na 49 km i... Nie wiem już. Tutaj macie ten znak Stegny. Jest bardzo stary. Chyba od 2013 roku żaden pociąg już nie przejechał osobowy. Ale dobrze, my teraz powiemy... Jest tak w województwie, co tu jest. Znajduje się ona w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie posłęckim, gmina Stegny chyba. Tam macie szlak na Elbląg i jest inne miejscowości Bogacewo, a tam macie szlak na Młynarii Braniewo. Ale dobrze, nie ma co przedłużać, bo i tak tutaj za tym nie przejedzie pociąg. No, czasami tu jeżdżą towarowe, ale ja teraz spojrzałem w lewo. Jak się jedzie szlak na Elbląg, nic nie przejedzie. Mogę wam pokazać nawet. Proszę bardzo. Czekajcie, przybliżę. Ale jakby jechał jakiś pociąg, to by się załączył przejazd, ale to by było na tyle, aż z tego miejsca dodała relację, stan 2013, to by było na tyle i coś.